po jeszcze początku było trudno. Dzisiaj już jest wszystko na pewno idealnie. Czasami są temat, które nie do końca ja zrozumiem i tak dalej. I każdy się śmieje, a ja trochę mniej, bo coś nie złapałem, ale potem pytam po angielsku, oni mi mówią, no i to wtedy już wszystko jest idealnie. Polonia es encantadora para nosotros. Sí, es un paraíso. Nosotros estamos muy agradecidos con Polonia porque fue el país que le dio acogida a nuestro hijo y fue recibido aquí como un hijo. Y eso ha sido muy emocionante y muy importante para nosotros. Nosotros vivimos muchas emociones en los partidos de Polonia porque en las instalaciones se vive un ambiente muy agradable y sobre todo nos gusta mucho ver a todo el mundo vestido de rojo y blanco. Białe Czerwone. Naprawdę są niesamowite, jak się zachowują w trosze mężu. W momencie, w którym my potrzebujemy pomóc, oni zawsze są, bo nie ma przerwa, nie ma stop, oni zawsze idziemy do wody, idziemy dalej, dalej, dalej i to jest to, co my potrzebujemy. Jestem specjalnie na zagrywka i jest założenie Leon, 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 to słyszę i piłka musi mieć tylko ogień. Nie ma coś innego, tam nie ma, czy dobra, będzie plasował, nie, to emocja i idziemy, idziemy mocno. Bo no, taka jest inspiracja. Wilfredo Leon. Doskonała forma, doskonała forma Wilfredo dzisiaj w zagrywce. He's one of the best attackers in the world, one of the best, if not the best server in the world. For sure his service is the strongest one. That's for sure. Pamiętam, on chyba przyjechał pierwszy raz do Zakopanego do nas I też jego podejście było fajne, bo powiedzmy nie obruszał się, nie obrażał, tylko rzeczywiście widać było, że zależy mu, żeby być w tej grupie, żeby w niej funkcjonować i absolutnie z uśmiechem na twarzy przyjmował wszystko, co gdzieś tam go spotykało. Zero takich negatywnych emocji, zdenerwowania, jest bardzo pozytywnie nastawiony. U nas jest dosyć duży dystans do siebie, trzeba mieć, przyjmować żarty na swój temat, a także żartować z innych, bo inaczej się nie przetrwa, więc Wilfredo też się szybko do tego zaadoptował i myślę, że lubi przebywać na kadrze. Posiada niesamowitą genetykę, tak? Jest stworzony do gry w siatkówkę i myślę, że nie da się tego nie zauważyć gołym okiem, jaką siłą on dysponuje, tak? Jaką skocznością dysponuje, jaką siłą i to, jaki poziom prezentuje przez tyle lat, bo ten chłopak już gra od dobrych 15 lat, mimo że jest rok starszy ode mnie tylko i wyłącznie, a gra od 15 lat na takim wysokim poziomie i to jest dla mnie coś niesamowitego. Piłka meczowa, druga. Paweł Zatorski, Kuba Kochanowski na środku, kończy efektownie ten mecz, 25 do 16, wygrywamy trzecią partię i całe spotkanie 3 do 0, to oznacza, że pieczętujemy nasze pierwsze miejsce w tabeli grupy A. Plan wykonany, ta pierwsza część planu wykonana i to w 100% przez reprezentację Polski. Tutaj mamy wszystkie premie, które dostałem Liga Włoska, tutaj na górze. Po prawej stronie mamy wszystko to sobie o wywożek. Ten piłek też są premia od Liga Włoska. Dwie medalu w Kataru i tutaj po lewej stronie wszystko to, co zrobiło na Radzie z reprezentacji. Życie sportowe jest bardzo ciężka na tym punkcie, że czasami nie jesteśmy w domu nawet niczym. I to jest bardzo ciężko i dla mnie, ale im bardziej ciężko dla żony. Ona jest bardzo twarda, bo na pewno trzyma i wszystko robi sama, prawdopodobnie. Jak jestem w domu, no, spróbuję pomagać im bardziej jak mogę.
My w ogóle, jak jesteśmy na meczu albo na treningu, nie używamy telefonu, bo nie możemy. Jest wielki zakaz do taką część. Po drugi, od nastolatki już jesteśmy nauczone, że problemy zostają w domu. Bo w hali będą inne problemy. A gdy my pokładamy wszystko razem, głowa nie będzie pracowała, nasze ciało nic nie będzie robił i będziemy bardzo bliżej do zrobienia kontuzji. Wiadomo, że słowa na słowa to jest, wygląda prosto, ale tak nie jest. I oczywiście, że jak czytasz wieczorem albo miałeś rozmowę z żoną czy z jakikolwiek z rodziną i coś poszło nie tak, no wiadomo, że następny dzień nie jesteś 100% skoncentrowany, bo trochę głowa myśli o co mogłaś zrobić lepsze, jak możesz pomagać, ale dzięki, że masz obok ciebie ta drużyna, no to oni pomagają ci. Bywają porażki i porażki. Na przykład tutaj ta największa porażka to był ten ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich. Przyjmują Francuzi. I dla Wilfredo to było bardzo trudne do przejścia. Znaczy on, powiedzmy, starał się zebrać w sobie, ponieważ nadchodził kolejny turniej, czyli Mistrzostwa Europy. I jakoś postarał się przepracować te emocje, ale z drugiej strony widziałam, że bardzo go to dobiło. No, bolała go bardzo ta porażka i tutaj rzeczywiście musiało to chwilę okrzepnąć w nim. Czasami tam w pokoju nie chcę opowiadać do nikogo. Czasami no, to wolę bardziej iść gdzie trochę chodzi, żeby zapomniał. Czasami myślę o co mogłem zrobić lepiej. O, oglądam jeszcze raz ten mecz i wtedy widzę, o, tego trzeba zmienić. Tutaj musimy zrobić coś innego. I taką część, ale nie utrzymam aż tak głęboko, że potem mówię, dobra, tego nie chcę więcej robić. Nie. Trzeba się nauczyć, no.